Witajcie, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak z dwóch kolorów sznurka bawełnianego 5 mm i kawałków włóczki wykonać taki koszyczek na drobiazgi z pyszczkiem misia. Będziemy wykorzystywać taki tutaj namalowany przeze mnie na szybko wzorek. Jeżeli będziecie planować jakiś koszyk w kształcie zwierzątka, na przykład, który jest szydełkowany ściegiem tkanym, to bardzo łatwo można sobie ułatwić pracę, rozrysowując go właśnie na kartce w kratkę, żeby wiedzieć, ile oczek nad sobą, ile różnych kolorów dodawać. Wzór taki do wydrukowania albo do podglądania na telefonie, czy to na komputerze, znajdziecie na naszym wpisie na blogu dotyczącym tego koszyczka. Jest tam podlinkowany ten film, który teraz oglądacie. Jest również taki troszeczkę bardziej profesjonalny wzór, również narysowany na kartce w kratkę. Zapraszam serdecznie do oglądania. Będziemy dzisiaj szydełkować z dwóch rodzajów sznurka. Jeden i drugi to jest sznurek bawełniany 5 mm z rdzeniem poliestrowym. Mam sznurek w kolorze karmelowym od producenta Mila Druciarnia. I mam też resztkę takiego jaśniejszego sznurka 5 mm, który jest troszeczkę grubszy mimo wszystko, z naszego sklepu internetowego zrobiłamsobie.pl. To jest sznurek w kolorze ekri, który został mi po szydełkowaniu kosza dla dzidziusia. Mam nadzieję, że taka ilość wystarczy. Będziemy szydełkować szydełkiem 8 mm. Pokażę Wam najpierw schemat. Możecie się trochę śmiać, bo to nie jest zbyt profesjonalny i wspaniały rysunek. Natomiast to jest rewelacyjna metoda planowania na przykład właśnie koszyka w kształcie jakiegoś dowolnego zwierzaka. Bierzemy sobie kartkę w kratkę i zakolorowujemy te kratki, które chcemy mieć w danym kolorze. Później będzie nam dużo, dużo łatwiej liczyć. Zaczniemy od zrobienia denka, a następnie przy pomocy tego wzoru będziemy sobie liczyć, ile kratek, tyle oczek będziemy robić w danym kolorze. Będziemy wiedziały, w którym miejscu zaczynać szydełkować kolejnym kolorem. Więc na razie odstawiamy sobie schemat na bok, później go będziemy opisywać. A zaczynamy od szydełkowania denka. Wykonujemy magiczne kółeczko. Łapiemy sznurek, przeciągamy przez lewą dłoń i zawijamy dwukrotnie na dwóch środkowych palcach. Mamy takie dwie pętle teraz na dwóch środkowych palcach. Wkładamy szydełko pod spód, pobieramy nitkę zza palca wskazującego z tyłu. Pobieramy, przeciągamy pod tymi dwiema nitkami. Pobieramy jeszcze raz i przeciągamy przez pętelkę. W tym magicznym kółku będziemy teraz wykonywać 9 półsłupków. Przytrzymujemy sobie kciukiem pętelkę, żeby nam nie spadła. Wbijamy się w środek kółka, pobieramy nitkę raz. Mamy dwie pętelki na szydełku, pobieramy drugi raz i przeciągamy przez dwie. Mamy pierwszy półsłupek. Takich półsłupków wykonujemy 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Wyciągamy troszkę, żeby nam pętelka nie uciekła. Prostujemy sobie kółko. Mamy dwie strony. Z jednej strony jest pętelka, która była na szydełku, a z drugiej strony ta wolna końcówka. Tutaj, z tej strony, gdzie wolna końcówka, wychodzą nam dwie nitki. Jedna wychodzi tutaj ze środkowych oczek, a druga z tyłu. Łapiemy za tą, która wychodzi nam tutaj ze środkowych oczek i przeciągamy z lewej na prawo. Podczas tego ściągania magiczne kółko będzie nam się zamykało. Teraz łapiemy za tą wolną końcówkę i ściągamy maksymalnie, żeby jak najładniej to kółeczko nam się zamknęło. Zakładamy z powrotem szydełko. I teraz wbijając się pod te dwie nitki, tutaj, 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 będziemy szydełkować dalej. Najpierw wykonujemy oczko ścisłe, zamykające. Wprowadzamy szydełko pod te dwie pierwsze niteczki, pobieramy nitkę i przeciągamy przez wszystko, co na szydełku. Przez to oczko i przez to, które jest na szydełku. I teraz jedno oczko łańcuszka do góry, półsłupek w tym samym oczku. Każde okrążenie będziemy zaczynać tak samo. Oczko
łańcuszka do góry, półsłupek w tym samym oczku. W każdym kolejnym oczku wykonujemy po dwa półsłupki. Przechodzimy do kolejnego. Pierwszy półsłupek i drugi. I idziemy do kolejnego oczka i tutaj również dwa półsłupki. Pierwszy, drugi. I w każdym kolejnym oczku po dwa półsłupki, aż dojdziemy do końca okrążenia. Staram się szydełkować dosyć ciasno, żeby to dęko koszyka było dosyć sztywne. Teraz tak. Doszłyśmy prawie do końca okrążenia. Tutaj jest ostatnie oczko, które wydaje nam się, że jeszcze powinniśmy przerobić. Tego nie przerabiamy. Pomijamy to oczko. Tutaj mamy nasze oczko łańcuszka. Również je pomijamy. Czyli pomijamy te dwa oczka i wbijamy się tu. W pierwsze, takie zwykłe, poziome oczko. I wykonujemy oczko ścisłe zamykające. Czyli pobieramy nitkę i przeciągamy przez to i przez to oczko. Ja sobie jeszcze tutaj troszeczkę mocniej zaciągnę to kółeczko, o, żeby nam się ładnie zamknęło. Kolejne okrążenie. Tak jak zawsze. Oczko łańcuszka do góry, półsłupek w tym samym oczku. Zawsze zaczynamy tak samo. Teraz będziemy wykonywać jeden półsłupek, dwa półsłupki, jeden półsłupek, dwa półsłupki i tak na zmianę. Zaczynamy od półsłupka pojedynczego, w następnym oczku dwa półsłupki. Jeden i dwa. Pierwszy, drugi. Jeden i dwa. I tak do końca okrążenia. Dwa, jeden, dwa i jeden. Zbliżamy się tutaj do tego ostatniego oczka. Tego, tak jak poprzednio, nie przerabiamy. To jest nasze ostatnie oczko. Jeżeli wszystko tutaj wykonałyśmy dobrze, to zawsze w tym samym oczku, tutaj na samym końcu, przed tym, które pomijamy, będziemy miały dwa półsłupki. Jeśli tutaj wylądujemy w miejscu, kiedy wychodzi nam jakby z liczenia jeden półsłupek, to znaczy, że gdzieś popełniłyśmy błąd. Dwa półsłupki. I tak jak poprzednio. To pomijamy, wbijamy się w pierwsze poziome oczko i wykonujemy oczko ścisłe zamykające. Pobieramy nitkę, przeciągamy tu i od razu przeciągamy tu. Mamy trzy okrążenia gotowe. Przechodzimy do kolejnego. Robimy oczko łańcuszka, półsłupek w tym samym oczku. Za każdym razem tak samo. Teraz w tym okrążeniu. Tu, w kolejnym oczku i w następnym jeden półsłupek, w kolejnym dwa. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. Każde kolejne okrążenie, niezależnie od tego, jak duże dęko chcecie uzyskać, właśnie szydełkujemy w ten sposób, że w tych samych miejscach wykonujemy podwójne półsłupki, natomiast co okrążenie zwiększamy ilość półsłupków pojedynczych. Teraz będziemy robić 1, 1, 2. Następnie w kolejnym okrążeniu 1, 1, 1, 2, czyli 3 pojedyncze. Później 4, 5 i tak dalej. Więc teraz w dwóch kolejnych oczkach po jednym półsłupku. W następnym 2 półsłupki. Teraz jak się dobrze przyjrzycie, to będzie widać, że te podwójne półsłupki wypadają zawsze nad sobą. Tak sobie można to wizualnie zobaczyć. Tutaj miałyśmy dwa półsłupki i nad tym, w oczku, nad tymi dwoma półsłupkami również wypadają podwójne. Potem tak naprawdę, jak już nabierzecie wprawy, to nie będziecie musiały liczyć, tylko sobie wizualnie patrzeć. O, tutaj były, wystają dwie literki V, czyli dwa półsłupki, więc tutaj musi być
również podwójne oczko, czyli dwa półsłupki w jednym. Jeden, jeden, dwa. Szydełkujcie w ten sposób do końca okrążenia. Spotykamy się na końcu. Dochodzimy do ostatniego oczka, które przerabiamy. Wypadają w nim dwa półsłupki. Kolejne oczko pomijamy, pomijamy oczko łańcuszka, wbijamy szydełko pod pierwsze poziome oczko tutaj i robimy oczko ścisłe zamykające. Myślę, że wykonamy jeszcze jedno okrążenie i wtedy przejdziemy do ścianek, do właściwego misia. Oczko łańcuszka, półsłupek w tym samym oczku i teraz, tak jak wspominałam, będą trzy pojedyncze półsłupki, jeden podwójny. Trzy pojedyncze półsłupki i w kolejnym oczku dwa. Jeden, jeden, jeden i dwa. Znowu wypada tutaj nad tymi dwoma półsłupkami. Dwa. Jeden, 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 dwa. Spotkamy się na końcu okrążenia. Jesteśmy w ostatnim oczku. Wykonujemy tutaj dwa półsłupki i zamykamy oczkiem ścisłym. Myślę, że takie denko koszyczka tym razem nam w zupełności wystarczy. Oczywiście możecie użyć również innego tutorialu na denko, możecie zrobić inne denko. Możecie też skorzystać z takiej gotowej bazy ze sklejki, która stanowi dno koszyka, a wy szydełkujecie jedynie ściany. Różne bazy w różnych rozmiarach i kształtach możecie zobaczyć sobie na stronie naszego sklepu www.zrobiłamsobie.pl. Przechodzimy teraz do szydełkowania ścianek. Wykonujemy pierwsze okrążenie w ten sposób, że znowu robimy oczko łańcuszka i teraz jedno pełne okrążenie pojedynczych półsłupków, ale łapanych pod jedną nitkę, tą zewnętrzną. Jak tak trzymamy robótkę, tą, która jest bliżej stołu. To nam spowoduje powstanie takiego fajnego rantu i ścianki pójdą w górę. Wykonałyśmy oczko łańcuszka i teraz robimy półsłupek już w tym pierwszym oczku. Czyli łapiemy tutaj tą jedną nitkę i robimy półsłupki. Tak? Nie pod całe oczko, tylko tutaj pod jedną nitkę. Staramy się robić dosyć ciasno, tej pojedynczej nitki nie rozciągać, żeby nam nie powstały jakieś nieładne dziurki. Będzie nam się na początku zwijało do środka, ale potem sobie wszystko wywiniemy na właściwą stronę. Pojedyncze półsłupki pod jedną nitkę. Spotykamy się pod koniec okrążenia. Kończymy okrążenie. Ja już sobie te ścianki wywinęłam na prawidłową stronę. Tutaj jeszcze pozostaje nam ostatni półsłupek. Tak jak poprzednio, tutaj to oczko pomijamy. Pomijamy oczko łańcuszka. Wbijamy się w pierwsze oczko. Wykonujemy oczko ścisłe. I teraz już zaglądamy do naszego wzoru. To pierwsze, ten pierwszy rząd stanowią te właśnie nasze oczka. Będziemy koszyk szydełkować ściegiem tkanym. Czyli nie będziemy się wbijać tutaj pod dwie nitki, tylko w środek tej literki V. W środek tutaj każdego z tych oczek. Wówczas uzyskamy taką właśnie równą figurę. Każda z literek V będzie jedna nad drugą, dzięki temu możemy sobie różne wzorki wymyślać. Tym razem szydełkujemy misia, więc gdzieś tutaj, tu będzie nasz szef. Będzie z tyłu widoczne troszeczkę łączenie okrążeń, więc musimy mniej więcej ustalić. Pierwsze okrążenie, pierwszy ten rządek mamy z głowy. W kolejnym rządku wprowadzimy nowy kolor, pokażę Wam, w którym momencie ten nowy kolor się wprowadza i potrzebujemy
ten nowy kolor mieć w ilu oczkach? 1, 2, 3, 4, 5, w 6. Więc musimy zaplanować, długopis mi się wypisał, widzę. W 6 oczkach musimy zaplanować nowy kolor, więc tutaj mniej więcej sobie ustalamy 2, 4, 6, o, tutaj mniej więcej będziemy zaczynać, tak żeby ten pyszczek naszego misia był dokładnie po drugiej stronie, no mniej więcej, po drugiej stronie niż będzie to łączenie okrążeń. Zabieramy się za szydełkowanie następnego okrążenia. Wykonujemy oczko łańcuszka i teraz nie wbijamy się pod dwie nitki, tylko właśnie wprowadzamy szydełko tutaj, w środek tej literki V. I wykonujemy półsłupek. Pierwszy półsłupek, przechodzimy do następnego oczka. Kolejny. Tak, widzicie gdzie? I szydełkujemy trochę tych półsłupków, żeby mniej więcej właśnie wylądować po drugiej stronie tego naszego łączenia okrążeń. Jeszcze kilka. Te oczka tutaj dosyć ściśle zrobiłam, dlatego ciężko mi się tutaj w niektórych miejscach wbić, ale wszystko się da. Tylko troszkę się trzeba pomocować. Podglądamy, gdzie mniej więcej jesteśmy. Jeszcze parę. O, myślę, że już. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Myślę, że będzie w porządku. Jeszcze jedno oczko tutaj sobie zabiorę. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób wprowadzić następny kolor, w którym momencie. Wbijamy się w oczko, pobieramy nitkę i teraz w momencie, kiedy mamy dwa oczka na szydełku, wprowadzamy nowy kolor. Zaczynamy szydełkować po prostu tym nowym. Teraz tą końcówkę tego kolejnego koloru oraz tą długą końcówkę koloru, którym szydełkowałyśmy, ja sobie będę tutaj podawała, żeby mi się wplotły kolejne oczka. I zaczynamy robić pierwsze oczko tutaj tej jasnej części. Wbijamy się w kolejną literkę V. Tutaj zobaczcie sobie, podaję te dwie nitki, żeby one nam się ładnie wmanewrowały w oczka i przeciągam. I mamy pierwsze oczko, pierwszą literkę V tym nowym kolorem. 1, 2, 3. 4, 5 i 6. I tak, momencik, momencik, właśnie nie do końca robimy. Mamy mieć 6 jasnych oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. I teraz w momencie, jeszcze może sobie to jedno spróbuję, żeby Wam dokładnie pokazać. Wbijamy się, pobieramy nitkę. To będzie nasza szósta jasna literka V. I w tym momencie
już łapiemy sobie tą drugą nitkę, w momencie kiedy mamy dwie pętelki na szydełku, zaczynamy szydełkować drugim kolorem. Przerabiamy już tym kolorem. Wyrównujemy sobie wszystko. I teraz do końca okrążenia, do zamknięcia, szydełkujemy kolorem ciemniejszym. Ten sznurek jasny jest zdecydowanie grubszy niż ten karmelowy od Mila Druciarnia. Zobaczymy, jaki efekt dzięki temu osiągniemy. Mam nadzieję, że po prostu będzie taki pyszczek misia, po prostu lekko wystający. Mam nadzieję, że wszystko się uda. I do końca okrążenia. Każdy kolejny rządek będzie troszeczkę łatwiejszy. Te oczka będą luźniejsze, będzie łatwiej nam się wbijać. Już jesteśmy przy końcu. I teraz tak, tutaj mamy łączenie okrążeń. Ostatnie oczko do przerobienia. I wykonujemy oczko ścisłe, tak jak poprzednio. Dobrze. Oczko łańcuszka. I kolejne okrążenie. Nadal tym ciemniejszym kolorem. Troszkę parę oczek wyszydełkujcie. Spotkamy się mniej więcej tutaj, gdzie ten pyszczek misia. Jesteśmy już prawie przy tym jasnym kolorze. Zgodnie z naszym wzorem, w kolejnym rządku musimy mieć jasny kolor o jedno oczko bliżej. Czyli nad tym półsłupkiem, tu, już musimy mieć jasny. Czyli o krok wcześniej musimy zmienić kolor. Tu będzie półsłupek przed, wbijamy się, pobieramy nitkę i teraz musimy wprowadzić już nowy kolor, żeby nad tym półsłupkiem już był ten jasny beż. Ja sobie tutaj teraz nie wprowadzałam naokoło tego jasnego koloru, on został tutaj z tej strony. Teraz sobie go tutaj przekładam, zaczynam szydełkować tym jasnym i tą nitkę, która tutaj została, będę sobie wplatać w kolejne oczka, żeby była niewidoczna. Dosyć luźno zaczynamy szydełkować jasnym kolorem. Tą ciemniejszą natomiast też sobie tutaj podajemy, żeby wylądowała po tej stronie, jak będziemy musiały zmienić kolor na ciemniejszy. O, widzicie? Przez to, że wprowadziłyśmy sobie kolor wcześniej, ta literka V, ten półsłupek, już jest w kolorze jasnym. Teraz wykonujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 półsłupków jaśniejszym kolorem. Tak, i teraz dochodzimy do ostatniego półsłupka jasnego. Ma być o jeden więcej niż w poprzednim rzędzie. Czyli znowu ta sama zasada. Jeżeli w kolejnym chcemy mieć ciemny kolor, to przy ostatnim półsłupku w tym poprzednim kolorze wprowadzamy nowy kolor w tym momencie. Zaczynamy w tej chwili. Już przekładamy
przez pętelki tym ciemniejszym kolorem. Sobie potem wszystko tutaj powyrównujemy. I szydełkujemy do końca okrążenia. W taki sam sposób. Zamknęłam okrążenie. Zaczęłam szydełkować kolejny rząd. I już jestem znowu tu w tym miejscu, gdzie robimy pyszczek misia. Jak widzicie, tutaj był pierwszy rządek. Teraz musimy zrobić 1, 2, 3, 4 rzędy z taką właśnie ilością jasnych półsłupków, jak w tym rządku. Czyli pokażę Wam jeszcze raz, kiedy wprowadzamy nowy kolor. Tu jeszcze robimy ciemny. I teraz chcemy mieć jasny półsłupek nad tym, więc o krok wcześniej, czyli tutaj, pobieramy nitkę i zaczynamy szydełkować tym drugim kolorem. Tak? I teraz wbijamy się tutaj. Znowu tutaj sobie podajemy te nitki, żeby nam się ładnie pochowały. I zaczynamy już nowym kolorem. Zobaczcie, dzięki temu ta poprzeczna nitka już jest w nowym kolorze. I jedna nad drugą będzie w kolorze jasnym. Taka sama zasada jest przy szydełkowaniu jakiegokolwiek koszyka w jakimkolwiek wzorku. Jeżeli będziecie się trzymać tej zasady wprowadzenia nowego koloru, to możecie sobie naprawdę wymyślić mnóstwo takich zwierzęcych czy też innych koszyczków. Dojdziemy jeszcze tutaj do końca, a dalej już myślę sobie poradzicie. Tak. I teraz ten półsłupek to będzie ostatni nasz jasny półsłupek, czyli od następnego chcemy mieć kolejny kolor, czyli krok wcześniej tutaj pobieramy i zaczynamy szydełkować ciemnym. Tak, w następnym półsłupku, w następnym oczku już szydełkujemy ciemnym. Mamy drugi rządek tych jasnych oczek. Na razie buźką się nie przejmujemy, bo to będziemy robić osobno. Wykonajcie jeszcze dwa rzędy, tak aby w ten sposób były 1, 2, 3, 4 półsłupki, jeden na drugim w jasnym kolorze. Jeszcze dwa rządki wykonajcie same, potem spotkamy się przy kolejnym rządku. Wykonałam pełne okrążenia, pełne 4 okrążenia z 8 jasnymi półsłupkami. Zobaczcie, jak to wygląda. Rzeczywiście przez to, że ten sznurek nasz firmowy jest troszeczkę grubszy, to taki fajny efekt uzyskaliśmy, że ten pyszczek misia będzie troszeczkę nam wystawał na zewnątrz. Czyli mamy pierwszy rządek z 6 półsłupkami jasnymi, następnie 4 rzędy z 8 półsłupkami. Spójrzmy na nasz schemat. Od razu pragnę zaznaczyć, że na dole w opisie macie link do naszego bloga na stronie naszego sklepu, w którym te wszystkie schematy się znajdują. Nie musicie tutaj sobie zatrzymywać filmu, przyglądać się temu schematowi tutaj namalowanemu przeze mnie na szybko. Macie to wszystko rozrysowane w poście na blogu poświęconym właśnie temu koszyczkowi. Jesteśmy na tym etapie. Mamy zrobione 1, 2, 3, 4 rzędy po 8. Teraz musimy wrócić z powrotem do 6 jasnych półsłupków, a następnie 4. I później zależy, ile nam sznurka zostanie. Jeszcze może ze 2 rządki, albo jeżeli chcecie wyższy koszyk, to oczywiście więcej. Więc teraz ja zaczynam tutaj od kolejnego okrążenia. Spotykamy się mniej więcej w tym miejscu, bo już doskonale wiecie, w jaki sposób szydełkować. Ciemnym kolorem szydełkuję do tego miejsca i jeszcze raz pokażę Wam, w jaki sposób teraz będziemy wykonywać mniej półsłupków. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Jestem pewna, że już doskonale rozumiecie, w jaki sposób ten nowy kolor tutaj dokładać, ale tak dla pewności jeszcze raz pokazuję. Teraz chcemy nad tym półsłupkiem jeszcze mieć ciemny, natomiast jasny dopiero nad tym. Czyli tutaj wykonujemy normalnie jeszcze półsłupek ten karmelowy. Teraz nad tym półsłupkiem chcemy mieć jeszcze ciemny. Tutaj dopiero jasny. Czyli skoro tutaj chcemy mieć nowy kolor, to o krok bliżej zaczynamy szydełkować już
nowym kolorem, czyli ten jeden raz przeciągamy ciemny kolor i w momencie, kiedy mamy dwie nitki na szydełku, znowu tutaj łapiemy sobie tą jaśniutką, przeciągamy na tą stronę i teraz zaczynamy tym jasnym. Teraz mamy tą literkę V nad jasnym kolorem, a następne oczko już będzie podobnie w odcieniu ekri. O, taki mamy efekt. Teraz robimy 6 półsłupków jasnym kolorem. Znowu sobie tutaj pobieramy nitkę, podajemy ją blisko, żeby nam się końcówki schowały. To był jeden półsłupek, 2, 3, 4, 5 i teraz 6, to będzie ostatni jasny. Następnym już mamy mieć ciemny, czyli skoro to jest ostatni jasny, to wbijamy się, pobieramy nitkę, mamy dwie na szydełku i teraz łapiemy kolor ciemniejszy. I już w następnym oczku szydełkujemy karmelowym. I mamy rządek ze zmniejszoną liczbą oczek. Szydełkujemy do końca okrążenia, łączymy okrążenie i znowu spotykamy się w tym miejscu, gdzie będziemy wykonywać jeszcze jeden rządek, już ostatni, tym razem tylko z 4 jasnymi oczkami, tak? Jesteśmy w miejscu, gdzie jest pyszczyk naszego misia. Teraz musimy mieć nad tym oczkiem jeszcze raz ciemne, a dopiero nad tym jasne. Czyli tu jeszcze szydełkujemy normalnie. Tu jeszcze też ma być ciemny, ale od następnego jasny. Czyli wbijamy szydełko, pobieramy już teraz jaśniejszą nitkę i szydełkujemy tą jaśniejszą. 4 oczka. 1, 2, 3 i kolejne ma być ostatnie. Mamy już zacząć następny kolor, czyli znowu wbijamy się, pobieramy tylko raz, łapiemy ciemniejszą nitkę i zaczynamy szydełkować ciemne. I teraz zobaczcie, w ten sposób cały pyszczek misia już powstał. To już jest koniec tego koloru jasnego, już wszystko mamy zrobione. Teraz sobie wykonajcie ze 2 rządki samego tego ciemnego karmelowego. Tutaj do końca okrążenia i jeszcze 2 rzędy w górę odcienia karmelowego. I wtedy się spotkamy. Pokażę Wam, w jaki sposób wykonać oczka, nos, buzię i uszy naszego misia. Koszyk będzie gotowy. Wykonałam prawie całe kolejne okrążenie. Jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób tutaj można sobie zakończyć tą cienką, tą jasną włóczkę. Ja sobie tutaj, mimo że teraz już będę szydełkowała tylko i wyłącznie tym ciemnym kolorem, to sobie podaję tą jasną włóczkę tutaj, żeby mi się wplotła w kolejne oczka. Żeby tutaj chociaż w 3 kolejne oczka wplotła się ta jasna. Jeszcze może jedno. I zobaczcie, ta końcówka tutaj wplotła się w oczka te od wewnątrz.
więc tutaj sobie ją po prostu obcinam nożyczkami. I jasny kolor możemy już sobie odłożyć i szydełkujemy tylko i wyłącznie ciemnym. Ponieważ mi się kończy sznurek, myślę sobie, że zamiast dwóch okrążeń wykonam jedno, ale jeszcze zobaczymy. Być może wystarczy. Zdecydowałam, że nie będę robić aż dwóch rządków i dopiero uszek, ponieważ została mi resztka sznurka, więc wykonałam jedno pełne okrążenie ciemnym kolorem i teraz już w tym drugim rządku będę robić uszy. Kiedy mniej więcej wylądujemy tutaj blisko już tego pyszczka, tam gdzie sobie zaplanujemy, dochodzimy tutaj zwykłymi półsłupkami. Jeszcze może wykonam jeden. I teraz, w jaki sposób robimy uszka? Uszy wykonujemy słupkami, a nie półsłupkami i będziemy się wbijać, to oczko pomijamy, będziemy się wbijać w kolejne oczko. Tak? Czyli nie tutaj, tylko tutaj zrobimy słupek. Nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się pod to oczko, tak, tutaj i wykonujemy słupek, czyli pobieramy nitkę, przeciągamy pod spodem, mamy trzy nitki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez dwie, pobieramy, przeciągamy przez dwie. Mamy pierwszy słupek. Wykonujemy jeszcze przynajmniej trzy. Nawijamy nitkę na szydełko, w to samo oczko wykonujemy słupek, nawijamy nitkę znowu w to samo oczko, słupek i jeszcze jeden. Tak samo robi się muszelki wykończeniowe na przykład przy dywanach. I powstaje nam takie półkole, które stanowi bardzo fajne uszko dla naszego misia. Teraz tak samo jak pomijałyśmy tutaj jedną nitkę, jedno oczko, pomijamy również to i wbijamy się w następne, już normalnie, w naszą tutaj tą literkę V. I robimy zwykły półsłupeczek. Mamy uszko naszego misia gotowe. Przechodzimy dalej, szydełkujemy proporcjonalnie, tak? Tutaj miałyśmy, patrzymy, gdzie tutaj zaczęłyśmy, gdzie tutaj skończyłyśmy ucho, zrobiłyśmy zwykły półsłupek, więc tutaj musimy również zrobić półsłupek, a następnie ucho. Szydełkujemy półsłupeczkami. Raz, dwa, trzy. Tu będzie raz, dwa, trzy, czyli to będzie to miejsce. Zwykły półsłupek. I teraz znowu robimy słupki. Pomijamy to. Słupki robimy tutaj. Nawijamy pierwszy. Nawijamy drugi. Trzeci. I czwarty. Mamy drugie uszko i teraz znowu to oczko pomijamy, wbijamy się tutaj i wykonujemy półsłupek. W ten sposób nasz miś ma już swoje uszy, a my szydełkujemy do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy, resztę sznurka będziemy chować. Tą wolną końcówkę. Tu szybciutko postaram się dokończyć okrążenie. Oj, zobaczcie, jaka mikroskopijna ilość sznurka mi została. Ciekawe, czy starczy. Było kompletnie nieplanowane. Te ostatnie oczka muszę zrobić bardzo ciasno, żeby to się udało. No, chyba się uda.
rzutem na taśmę, naprawdę. Wolałabym już w tym miejscu nie zaczynać jednak nowego motka. Zobaczcie. Takiego czegoś, co jeszcze nie miałam. To mi się jeszcze nie zdarzyło. Zobaczcie, końcówka sznurka. Wykonujemy oczko zamykające. Nitkę wyciągamy. I tutaj gdzieś pod oczka z tyłu sobie ją wmanewrowujemy, chowamy. Tą nitkę ze środka można wyciąć. Miś ma już uszka. Teraz przygotowujemy sobie ciemniejszy sznurek lub ciemniejszą włóczkę, żeby zrobić oczka, nos i buzię naszego misia. Oczka i nos wykonam z czarnej włóczki, to jest akurat włóczka Yarn Art Jeans. Na początek wykonuję magiczne kółko, dokładnie tak samo jak przy denku koszyka. Tutaj ta włóczka jest czarna, więc ja sobie zdaję sprawę, że nie bardzo widzicie, co tutaj się dzieje. Jeżeli ktoś ma problem z magicznym kółkiem, to proponuję sobie powrócić do początku filmiku. W magicznym kółku wykonuję 9 półsłupków, 6, 7, 8, 9. Zamykam tak samo jak poprzednio. Bardzo trudno jest się przestawić z takiego cienkiego, z takiego grubego szydełka później na cienkie. Myślę, że takie oczko jest troszeczkę za małe, więc zrobię jeszcze jeden rządek. Zamykam okrążenie. Robimy po prostu identycznie tak, jak wykonywałyśmy denko naszego koszyka, tylko z jakiejś cieńszej włóczki, czy cieńszego kordonka, albo cieńszego sznurka. Robię dokładnie tak samo, po 2 półsłupki w każdym oczku, tak jak w drugim okrążeniu naszej podstawy koszyczka. I teraz sobie przymierzymy i zobaczymy, czy taka wielkość tego oczka będzie ok. Myślę sobie, że takie oczka czy nos można śmiało zrobić również na przykład z jakichś większych drewnianych guzików. Również to będzie bardzo fajnie wyglądało. Podobnie można użyć gotowych, takich bezpiecznych oczek, które są dostępne w większości pasmanterii. Są również dostępne noski, takie, które bardzo łatwo się... Tu coś było. Bardzo łatwo się je montuje. Myślę, że takiej wielkości oczko będzie w porządku. Zamykam okrążenie w pierwsze oczko. Tu to dopiero nic nie widać. O, tu będzie pierwsze oczko. I teraz, żeby mi się nic nie rozplątało, na koniec wykonuję oczko łańcuszka. Włóczkę obcinam. I teraz wyciągam. Zaciągam porządnie, żeby nic mi się tutaj nie rozplątało. I myślę, że takie oczko będzie w sam raz. Wykonam. Tu mamy pierwsze oczko, tu będzie drugie. Takie same kółeczko będzie na nos. I zwyczajnie będziemy przyszywać. Jeżeli chcecie, to też można takiego patentu użyć, żeby sobie tutaj tymi nitkami, które zostały po zaciągnięciu magicznego kółka i tą końcówką, można sobie przywiązać. Wykonam jeszcze 2 takie kółeczka i zobaczymy, czy będzie lepiej przyszyć, czy będzie lepiej przywiązać. Myślę, że patent z przywiązaniem będzie całkiem w porządku. Zobaczcie tutaj tą brzeżną, zaraz Wam pokażę, w jaki sposób tą brzegową nitkę, która tutaj nam została,
przeplotłam na drugą stronę, tak żeby te dwie nitki, ta zamykająca magiczne kółko i ta druga, były blisko siebie. I teraz jak przepleciemy te dwie nitki tutaj przez oczka, to ładnie sobie od tej strony zawiążemy wszystko na supełek i będzie bardzo łatwo, nie trzeba chodzić po igły. Mam pierwsze kółeczko, mam również drugie, tutaj również już przeniosłam sobie tę nitkę na stronę wewnętrzną, więc już oczka mam, jeszcze nosek. Pokażę Wam, w jaki sposób tą nitkę przenieść. Wbijamy się od wewnętrznej części i tą nitkę przeplatamy na drugą stronę. Teraz wbijamy się troszkę bliżej środka, przeplatamy ją z powrotem i teraz od spodu wbijamy się w sam środek magicznego kółka, znowu łapiemy nitkę i przeciągamy. I w ten sposób, bez tutaj niewidocznie, właściwie w niewidoczny sposób, te dwie nitki są po tej stronie. Przywiązujemy na supełek. Musimy tutaj znaleźć odpowiednie miejsce. Myślę, że w tym miejscu będzie w porządku. Przeciągamy obie nitki na drugą stronę. Druga również tutaj uciekła, ale zaraz ją złapiemy. Mamy obie nitki po tej stronie i tutaj sobie swobodnie zawiążemy. Jeden raz na supeł. I teraz te dwie nitki od tej strony trzeba przy pomocy małego szydełka zakręcić wokół jednego z tych oczek, bo tu mamy supełek zawiązany, ale to jest włóczka, więc jak dobrze pociągniemy, to nam to oczywiście tutaj wszystko wyskoczy. Więc ja sobie tutaj zabiorę ten sznureczek. Tylko jedną część na jedną stronę, a drugą zawijamy wokół jednego z oczek. I teraz zawiązujemy już na supeł. Oczko będzie się trzymało na tym sznurku i nic się nie rozplącze. Jeszcze raz. Teraz możemy tuż przy supełku obciąć. Mamy pierwsze oczko przyczepione. W taki sam sposób przywiązujemy drugie oraz nosek. Oczka i nosek przyszyte. Zostawiłam sobie sznurek tutaj od noska. Wbijam szydełko pod noskiem, przeciągam włóczkę na drugą stronę. Teraz wbijam od spodu szydełko tuż pod noskiem, włóczkę przeciągam z powrotem. I możemy misia zostawić tak. Możemy mu jeszcze tutaj doszyć przy użyciu nitki sznurek. Koszyczek miś z uszkami, oczkami i noskiem z włóczki jest gotowy.